komentarz to może być jeden. Przede wszystkim gratulacje dla UKS-u, bo dawno nie wygrał. I spodziewaliśmy się tego, że będzie bardzo zdeterminowany, przy czym chcę podkreślić, że to myśmy mieli wszystko w swoich rękach. Był moment nawet w pierwszej połowie, w którym wyglądało, że możemy, prowadząc pewną grę na pewnym poziomie, czy tych atutów, jakie my mamy, osiągnąć korzystniejszy wynik. Niestety stare błędy, które popełniamy, wracamy do nich, czyli po strzeleniu bramki. Cofamy się, dajemy przeciwnikowi 3 czy 4 rzuty rożne, które kończą się interwencją VAR-u. A jak jestem przy VAR-ze, to nie chcę tu powiedzieć, że mam jakieś pretensje, absolutnie. Chodzi o to, że chyba nie po to wymyślono VAR, żeby głównymi bohaterami spotkań byli panowie oglądający sytuacje boiskowe przed telewizorem. Mam takie wrażenie. I nie odnoszę się do tego, czy był karny, czy nie był, czy ta ręka jest przypadkowa, czy nie. Ale to zaczyna przypominać taką sytuację, w której nie ci są najważniejsi, co sędziują, tylko ci, co obserwują. Dzisiaj kilka takich sytuacji spornych było. Chyba pomylono trochę rolę. My dzisiaj przegraliśmy mecz, bo nie wykorzystaliśmy bardzo dużo sytuacji, szczególnie po stałych fragmentach gry. Byliśmy nieskuteczni i popełnialiśmy trampkarskie błędy w defensywie, co przeciwnik wykorzystał i szczególnie ta bramka na 3, to może mogę powiedzieć tylko, że wstyd i tyle. Gratuluję jeszcze raz UKS-owi, a my stawiamy się w trudnej sytuacji, aczkolwiek nie beznadziejnej i bardzo liczę na to, że zespół sam się w końcu zadziała w taki sposób, żeby zrozumiał, że to nie są rozgrywki niższego szczebla, tylko to jest poważna piłka i w której nie wolno popełniać takich błędów. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Poproszę. Krzysztof Sunicki, Telewizja To Ja. Panie trenerze, mimo wszystko tak patrząc na to, jak zespół w samej końcówce, te 90 minuta, rzut karny, rzucił się do odrabiania strat, może nie było aż tak źle? Czy to już było za późno, pana zdaniem? Wie pan, co rozczarowujące jest to, że grając na tym poziomie nie można stracić takich bramek jak ta na 3-1. Ja mogę zrozumieć, że ktoś nie zdążył, że ktoś... Ale to jest po prostu trampkarski błąd i zwróćcie państwo uwagę, że właśnie te zespoły, które popełniają takie trampkarskie błędy, bo przecież nasz rywal też takie popełniał w wcześniejszych meczach, to są tam, gdzie są i często nie udaje im się realizować celów. Ja nie mogę odmówić zespołowi zaangażowania w tej chęci odrobienia strat, ale proszę policzyć, ile z 5 doliczonych minut było w grze w ogóle. Co tutaj się działo? Ja myślę, że jak z 5 minut minuta piłka była w grze, to było wszystko, ale to za to odpowiadają inne osoby. Ja nie będę tego komentował, nie jestem od tego. Ten zespół ma charakter, ma pewne cechy, którym może utrzymać się w tej lidze, ale popełniając takie błędy, minimalizujemy sobie szanse, a jeszcze dodając nieprawdopodobną skuteczność, pogłębiamy tą sytuację. Poproszę o następne pytania. Proszę o podanie mikrofonu panu. Dziękuję bardzo. Z tej strony Jakub Mikołajczak z Radia Meteoru UAM. Panie trenerze, złośliwi powiedzą, że Puszcza powinna przystępować do meczu przynajmniej golem straty, bo później w większości spotkań, jak to było z Jagiellonią, chłopaki odrabiają. W tym sezonie było kilka takich spotkań, właśnie jak Widzew, ŁKS, Legia, Stal Mielec, słynny Śląsk Wrocław, że Puszcza wychodzi na prowadzenie, po czym nagle coś się dzieje, tak jak pan trener powiedział, zawodnicy się cofają i nagle kończy się albo remisem, albo porażką. Jakby pan mógł zareagować na takie sytuacje, bo po prostu tego jest za wiele i Puszcza zgubiła wiele cennych punktów przez takie coś. Rozmawiamy z zawodnikami na ten temat, bo wszystkie 4 mecze na wiosnę tak się zaczynały.
a zdobyliśmy 2 punkty. To są obawy. Nie ma nic gorszego w sportowca, jak wkradają się obawy. W życiu prywatnym u ludzi, jak ktoś się obawia czegoś, to ma z tym, to ma z działaniami problem, a co dopiero u sportowca. Rozmawiamy na ten temat z zawodnikami, próbujemy pomóc, ale widocznie te działania są nieskuteczne. I to jest dla nas podwójnie demobilizujące dla wszystkich osób związanych z tą drużyną, że pokazujemy i analizujemy i rozmawiamy na ten temat, a te działania nie przynoszą skutków. Dzisiaj strzeliśmy piękną bramkę, dostając owacje od całej publiczności, kibiców nawet ŁKS-u. I co robimy? I pierwsza akcja, jesteśmy już w swoim polu karnym całą drużyną. I nakręcamy przeciwnika. I tak, takie błędy popełnialiśmy we wcześniejszych meczach. Nie wiem, z czego to wynika. Tak jak powiedziałem, rozmawiamy z zawodnikami. Na dzisiaj nie jesteśmy na tyle skuteczni, żeby wyciągać wnioski czy czerpać z tych wniosków. Myślę, że brakuje, ja to powtórzę któryś raz, brakuje zespołowi doświadczenia. Nie mamy zawodników, którzy wiele razy w takich sytuacjach byli na poziomie ekstraklasy i potrafili to z tym sobie poradzić. Ostatni mecz ŁKS-u z Stalą Mielec pokazał, że Stal Mielec ma już tyle doświadczenia, że mimo przewagi ŁKS-u i tych stałych fragmentów dowiozła 1-0 do końca. My tego nie potrafimy na ten moment i myślę, że tego nam brakuje. I to może być duży problem. Liczę na to, że jeszcze nic nie jest przegrane. Bardzo na to liczę i mam nadzieję, że zespół też to będzie wierzył, ale nie ukrywam, że musimy podjąć pewne działania, żeby skończyć z tym sposobem straty bramek, a jak nie będziemy tracić, to będziemy, to włączymy się w to, o co walczymy. Stal dowiozła przy pomocy sędziów, też przy wami. Tak dopowiadam, bo mówił pan o wadze. Wie pan co, nie chcę się wypowiadać na temat sędziów. Dzisiaj w doliczonego czasu z 5 minut, jak była, mówiłem już, minuta to było wszystko. Ja, jeżeli jestem wywołany do odpowiedzi w tym temacie, to uważam, że nasi sędziowie sędziują bardzo dobrze. Naprawdę. Popatrzcie się panowie na inne ligi. Już nie chcę komentować wczorajszych wydarzeń w Hiszpanii. Naprawdę nasi sędziowie sędziują bardzo dobrze. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego najważniejszą osobą na boisku nie jest sędzia, tylko jeszcze jacyś panowie za pulpitem czy za ekranem. Przecież przepis VAR-u wchodził po to, żeby nie skrzywdzić żadnej drużyny w kontekście ważnych wydarzeń na boisku. A dzisiaj popatrzcie się panowie, ile stempli na stopę zawodnika jest żółtą kartką? A ile stępli takich samych zdarzeń nie jest. Ile razy zawodnicy odkopują piłkę i nie dostają żółtych kartek, a ile dostają. Ile razy odepchnięcie zawodnika w plecy jest faulem i nie uznajemy bramki, a w innym przypadku uznajemy. Ile razy ręka zawodnika przy ciele jest ręką, a w innych przypadkach nie jest. No dzisiaj ręka, zawodnik za wysoko wyskoczył, spadła, nie wiem, nie... Tak, miał przed sobą. No źle obliczył piłkę. Nie oceniam. Ale to, co dzisiaj jest najtrudniejsze dla trenerów w funkcjonowaniu z sędziami, to jest interpretacja podobnych zdarzeń, nawet identycznych. I z tym mamy problem. Chcę podkreślić jedną rzecz. Wierzę w to, że ci sędziowie na boisku i ci poza, czyli ci warowi sędziowie, chcą wykonać swoją pracę jak najlepiej. Nasi sędziowie są jednymi z najlepszych w Europie. Tak ja postrzegam i to, jak wyszliśmy z lig niższych, naprawdę uważam sędziów bardzo dobrze, ale są pewne sytuacje, które ciężko zrozumieć po prostu. A jak się przegrywa, to ciężko to przyjąć. Zwróćcie uwagę, panowie, że jak trener wygrywa, to i VAR mu pasuje i interpretacja mu pasuje i nie komentuje wydarzeń.